Cześć kochani, obiecuję, że to już ostatni filmik z zakupami. W następnym miesiącu, jeżeli będziecie zainteresowani, pokażę Wam, co kupiłam swoim bliskim pod choinkę. Na pewno to nie będą kosmetyki, dlatego że w zeszłym roku kupiłam. Już nie chcę się powtarzać. Albo ewentualnie co ja dostałam w prezentach. I tak, to będą zakupy ze sklepu Biochemia Urody, dlatego że była okazja, moja koleżanka również chciała coś z tego sklepu zamówić dla siebie i dla swojej mamy, dlatego razem zrobiłyśmy w tym sklepie zakupy. I tak, w tym sklepie są olejki myjące, one są do siebie wszystkie podobne, tylko różnią się właśnie kompozycją zapachową. Jest tak, bezzapachowy, drzewko różane, kompozycja egzotyczna i olejek pomarańczowy. I moja koleżanka chciała właśnie z tą kompozycją egzotyczną, to jest ten, który właśnie ja używam. Ten jest najdroższy, bo 12,50. Natomiast ja sobie kupiłam olejek bezzapachowy, czyli olej słonecznikowy plus witamina E i olejek plus słonecznikowy plus olejek z drzewa różanego. I ten kosztuje 10,50, a ten bezzapachowy 9,50. Oprócz olejków kupiłam sobie hydrolaty. Jestem zadowolona z tego, co akurat używam hydrolatu, więc sobie dokupiłam nowy, jak tamten mi się skończy. Hydrolat geraniowy. Za ten Wam mówię, zapłaciłam 11,90 i jak obiecuje producent, reguluje pracę gruczołów łojowych, wydzielanie sebum, posiada właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicznie, właśnie ten geranium. Zmniejsza zaczerwienienia, wybroczyny, reguluje krążenie, no i tak dalej, czyli dużo fajnych właściwości. Natomiast nie do twarzy, ale do włosów kupiłam sobie hydrolat rozmarynowy. Jak mi się skończy ten odżywka do włosów, ta odżywka do włosów z Logony, będę właśnie stosować hydrolat rozmarynowy, dlatego że on działa właśnie jako wzmacniająco na włosy, łagodzi stany zaczerwienienia, przeciwdziała wypadaniu, dlatego że wzmacnia cebulki włosów. I dlatego go sobie kupiłam. I również cena 11,90. Natomiast moja koleżanka również sobie kupiła, tak samo jak ja, hydrolat rozmarynowy do włosów, a do twarzy dla swojej mamy hydrolat oczarowy, który również posiada dużo fajnych właściwości. Natomiast jeszcze do twarzy ja sobie kupiłam peeling bursztynowy. Zaraz powiem Wam, ile kosztował. Za 120 ml 11,80. I tak, dostaniecie takie oto opakowanie białe właśnie na ten peeling. I on posiada, tak, łyżeczkę, etykietkę, także koloidalną mąkę owsianą, mleko w proszku i bursztyn w proszku. I ten peeling działa oczywiście wygładzająco, zmiękczająco na naszą skórę, dzięki drobinom bursztynu, delikatnie złuszcza, martwia na skórę, bez nadmiernego tarcia skóry. No zobaczymy, na pewno będzie troszkę bardziej problemowe użytkowanie, dlatego że trzeba porcję peelingu zmieszać z wodą, dopiero można użytkować, a nie tak od razu z tubki, jak jestem do tego przyzwyczajona, no ale zobaczymy. Moja koleżanka również sobie zamówiła ten peeling bursztynowy. Natomiast dla swojej mamy, tylko jeszcze go znajdę, peeling enzymatyczny, który w tym się różni od bursztynowego, że zamiast bursztynu posiada enzym z ananasa i ten kosztuje za 125 ml 10,80. I tak, i to właśnie dla tych osób, które właśnie nie lubią peelingów mechanicznych i także dla cery wrażliwej, naczynkowej. Dalej, tradycyjnie już sobie kupiłam serum, olejek na bliznę, już nie będę go Wam pokazywać, dlatego że już wszystko omówiłam w poprzednim filmiku.
O Biochemii Urody. Platonosz dla swojej mamy. Moja koleżanka zamówiła krem odchudzający z lukrecją. I Wam pokażę, jak to wygląda. Tak, dostajemy puste opakowanie na krem. Nawet dosyć ładne. I tutaj znajduje się trochę dużo tych opakowań. Takiej łyżeczka, jakaś miarka. Skwalan, witaminę B5, ekstrakt z lukrecji ekologiczny, witaminę B3, zagęstnik emulgator, olej z wisiołka, jakieś kolejne opakowanie, czyli żebyśmy mogli sobie wszystko sami wykonać i żeby kupić do tego potrzebne jest i żeby osobno trzeba było do tego dokupić konserwant Roconsal, ale ten konserwant może być wykorzystany do wykonania kilkudziesięciu kremów, więc to nie jest jednorazowy i ten krem kosztował 26,50, natomiast konserwant 4,25. I ten krem jest do cery suchej, delikatnej, podrażnionej, naczynkowej i zaczerwienionej. Jak widzicie, bardzo fajny ma skład, dużo witamin, olej z wisiołka, więc na pewno może być ciekawy, fajny. Natomiast jeszcze ja sobie kupiłam do ciała olej z kocanki. Oczywiście będę go stosować na suche miejsca ciała. Dlatego, że jak widzicie, jest to tylko 50 ml i za te 50 ml zapłaciłam 11,90. I jak obiecuje producent, posiada korzystny wpływ na naczynka, sprzyja szybkiemu zanikowi siniaków, odtłuczeń, zaczerwienień skóry, posiada intensywne właściwości regeneracyjne, sprzyja zagojeniu i zabliźnieniu ran pourazowych. Więc bardzo fajne właściwości, no ale tylko 50 ml jest tego olejku. Ja jeszcze dla swojej mamy, jakby znajdę, o jest, kupiłam serum. Tym razem kupiłam serum. Zaraz Wam znajdę i powiem. Serum olejek antyoksydacyjny granat ekologiczny. Za 30 ml zapłacimy 29,50 i w skład tego olejku wchodzi olej z zielonej herbaty plus rozmaryn. Tradycyjnie opakowanie na podręczne gamma oryzanol. Ekstrakt z granatu, ekologiczny koenzym Q10 i olej z pestek malin. I to też jest również taki olejek przeciwzmarszczkowy, dlatego że posiada właśnie ten koenzym Q10 i różne właśnie takie właściwości posiada, jak antyoksydacyjnie zmniejsza wolne rodniki, działanie wykazuje przeciwzapalne, łagodzące, no i różne inne. Jak zauważyliście, wszystkie produkty z Biochemii Urody mają dużo fajnych właściwości. No dobrze, to by było na tyle z moich zakupów i nie tylko. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Pa, pa.